Siemanko, tutaj Barzej ze Stringard Nuance. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować coś zupełnie innego, ponieważ jak dobrze wiecie, bardzo lubię wybiegi, zdrady Stringartu, ale robię to tylko po to, aby wrócić jeszcze, z jeszcze większą ilością namiętności. Podobnie było w przypadku tej przygody. Ta przygoda to jeleń, rogacz, symbol rodowy Danieli. Na tym opiera się cały dowcip z Danielami, ponieważ jest to związane z moim nazwiskiem, stąd właśnie hasło, że nie każdy Daniel to jeleń to Daniel i nie każdy Daniel to jeleń. W tym przypadku jest to jeleń w wykonaniu glamour i jak możecie zauważyć, jest to niestandardowe dla mnie wykonanie, ponieważ nie jest to praca wykonana w stylu Stringard, takim jaki znacie do tej pory, jednak jest to taka bardziej odmiana haftowana. Nadal można powiedzieć, że jest to Stringard, bo jest to sztuka oparta o nić, a do tego nawiązuje sama nazwa, a nie do sztuki na przykład nici i gwoździ, tak bezpośrednio, bo jest to Stringard, a nie String and Nail Art. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że ta haftowanka to również Stringard. Jest to praca w stylu glamour, wykonana poprzez właśnie przeszycie nitką tego płótna pomalowanego na złoto. Bardzo mi jednak zależało, aby ten złoty kolor nie świecił się jak puszka paprykarzu, dlatego delikatnie przetarłem ją białą farbą. I taki efekt właśnie chciałem Wam zaprezentować. Nie wykluczam też, że tego typu efekt będzie pojawiał się w klasycznych moich pracach w stylu Stringard, ponieważ trzeba się rozwijać również pod kątem malarskim. A pod jakim kątem Wy ostatnio się rozwinęliście? Dajcie mi znać w komentarzu, jestem niezwykle ciekaw, chętnie zapoznam się z każdą wypowiedzią. Możecie liczyć również, że na każdą odpowiem. Życzę Wam razem z jeleniem udanego dnia i do miłego zobaczenia. Cześć!